Powstanie warszawskie wybuchło 73 lata temu. 1 sierpnia 1944 roku rozkaz rozpoczęcia walk wydał komendant główny AK generał Tadeusz Komorowski-Bur. Powstańcze walki trwały 63 dni. Ich celem była niepodległa Polska, wolna od wojny i okupacji. Dziś w całej Polsce obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. To właśnie 1 sierpnia 73 lata temu młodzi ludzie postanowili stanąć praktycznie bez broni i walczyć o swoje państwo. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, choć Powstanie Warszawskie nie osiągnęło zwycięstwa militarnego, to także dzięki bohaterstwu powstańców możliwe było odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności pod koniec XX wieku. 1 sierpnia mija 73. rocznica zrywu w stolicy Polski. W powiecie świdnickim o godzinie 17 na 3 minuty zostanie uruchomionych około 50 syren.